No i dobra, cześć, witam w trzecim odcinku. Dzisiaj już nagrywam, ale u was się pojawi to po czasie. Ja nie wiem, kiedy to wystaje, chyba w poniedziałki się będzie teraz pokazywał. I odcinek co poniedziałek będzie z One Piece, Wojna Piratów. Witam serdecznie i dziękuję, że zechcieliście oglądnąć ten odcinek i że go oglądniecie, dzięki. Więc co, dzisiaj mamy chapter trzeci, epizod drugi. W poprzednim odcinku tu się czaskaliśmy. Odszedł od nas Monkey Luffy, ale bym teraz walnął gafę. Odszedł od nas Usopsu i Nikorobi też chyba odeszła od nas. No, dzisiaj będziemy Piraci kontra CP9. To chyba ten CP9 to jest ten Kolololo. Tu sobie możemy wybrać, kim chcemy zagrać. No oczywiście, że to jest gra o Monkey D. Luffy, to będziemy grali Monkey D. Luffy, nie? Jakby to inaczej. Więc lecimy z trzecim odcineczkiem. Witam, witam serdecznie. Z trzecim, nie, to by był 11. Tamten był 11, to ten był 12 odcinek. Z 12 odcinkiem tejżeż serii. Chapter 3, epizod drugi. Piraci kontra CP9. Zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczmy, co się... O, znowu z nim mamy się czaskać? Przecież dostał już od nas pyrkę. U jakiegoś ulta teraz odblokujemy jakieś fajne ataki. Wow. No to będzie się działo teraz. Bazooki. To się teraz podpalaliśmy na nowe poziomy. Nice. Takie rzeczy to ja lubię. A to co to za kolololo? Spandam. Ja nie czytam, nie wgłębiam się w tą fabułę teraz. Wy jak chcecie, to przeczytajcie to wszystko, zatrzymujcie i czytajcie. Ja na razie nie chcę, bo nie chcę sobie tej anime. Jak będę oglądał, prawdopodobnie wrócę do anime i będę oglądał. O, Usopsu wrócił. Będę musiał się wgłębić. Będę musiał się wgłębić totalnie w tą... w anime muszę oglądać. Razy drzwi se zepsuje fabułę itd. itp. Ale... Serio to niż... Inaczej się nazwali? To przecież Usopsu jest. Mówię, to co gramy teraz to jest taka... fabuła, która... No jest z anime, czy z tego...
z książki, czy jak to tam się inaczej mówi, to jest z mangi, o, manga. To jest fabuła taka opowiedziana w skrócie. Tu są tylko o to chodzi w tej grze, żeby tylko bitki były, nie? Skupili się nie na fabule, żeby były efektowne walki. A jeśli chodzi o anime czy mangę, to zapraszam, bo jest prawdopodobnie ciekawe. Ja oglądałem do któregoś momentu, do walki na pustyni tam z krokodylem. O Jezus, ej, cycki wiszą. Oglądałem do tego momentu i później przestałem, bo później zaczęli pływać bez sensu i tam nic się nie działo po prostu i se odpuściłem. Odpuściłem se anime. Teraz zmieniam i chyba wrócę do anime, żeby oglądać, bo poprzez 3 odcinki zaczęło mnie znowu wciągać w ten uniwersum. Dobra, lecimy, nie ma gadania. Lecimy. Start battle. Jak ubrani wszyscy. Garniaczki. Zdobędźmy pierwszy ten. A jestem ciekawy, bo ja myślałem, że to już będzie teraz ta drużyna nasza i całkowicie się rozpadnie, bo coś takiego było, że albo oni poszli na treningi. Ja teraz sobie to wszystko gdybam, naprawdę. Ja to teraz gdybam, bo ja widziałem tylko niektóre momenty na YouTubie, nie wiem, tam efektowne walki w ogóle. Oglądałem sobie po prostu tylko walki. Nie skupiałem się na fabule. Muszę wrócić i konkretnie poczytać, pooglądać, co się konkretnie działo. Bo ja tylko to tam oglądałem tak dokładnie, to wszystko do akcji z krokodylem. A później to było dupa. Tylko zapomniałem teraz, na którym. Nie chce mi się szukać, wiecie, co jest najgorsze, że zapomniałem, na którym odcinku ja skończyłem dokładnie. Żeby sobie. Teraz musiałbym przeszukać 100 parę odcinków, żeby znaleźć z powrotem, gdzie na czym ja skończyłem. Na jakim momencie ja w anime skończyłem. Nie chce mi się za to zabierać, właśnie. A chętnie bym sobie poglądał. Tylko zapomniałem, na którym odcinku ja skończyłem. I mi się nie chce tego wszystkiego szukać, przeszukiwać. Ale prawdopodobnie będę to niedługo robił. I sobie skończę anime. Jak odnajdę już odcinek. Ło! Ale ich tu się narobiło. 104 KO jednym strzałem. No nice, nie, pięknie. Ale siadło wszystko idealnie. Siadło idealnie teraz. Teraz to zacieszy, teraz to fajnie poszło wszystko. Kto to jest? Co, ktoś tu jakąś pałką mi macha. Bazuką, jakiś ciociuś. Dobra. Mamy kolejny punkcik. To by było na tyle, lecimy dalej. O, ten się pojawił z powrotem. Frank. Franko się znowu pojawił. O, Franko do nas dołączył. Nice, to mnie cieszy. Czyli mamy już kolejnego członka naszej ekipy, która już więcej się nie zmieni. Nie, dojdzie ta jeszcze, ta, nie? Przecież ta wężowa taka, co tam węże ma w swojej tej. Dobra, idziemy teraz tutaj zdobyć pole. Dzień dobry. Ja przyszedłem was. Jeśli on mi się znowu przestawi, jest wszyscy tak pięknie ustawi. No i nie przestawił się. Jakby mi się znowu przestawił i obrócił się w drugą stronę, ale bym irytacji dostał. Dobra, siadło pięknie. Siadło idealnie, sukces. Lecimy dalej. Ale siadło pięknie, wszystko. Nie, coś. Ja zrobiłem nie ten guzik. Na rozwalenie tej skrzyneczki chciałem użyć tego. Atak specjalny.
Lecimy. Tu mamy wszystko zdobyte, lecimy temu Franklinowi pomóc. Więc teraz nas będzie u Sopsu, tu jest, czekajcie. Ilu nas teraz będzie? Zresztą zaraz policzę. Usopps, Monkey, Zoro, Nami, Chopper, Sanji. Sanji, Robin, Franklin. Siedmiu? O kimś zapomniałem? Praktycznie chyba w ekipie było ośmiu, nie? Mi się tak wydaje. Mi się wydaje coś chyba. Siedmiu, nie? Liczę, że sobie jeszcze w głowie, ale chyba siedmiu, dobra. Wow, co się, co to było? Rozwalmy tych podkapitanów, bo oni się tu mi rozbestwili, mnie trochę tu zaczęli łupać po głowie. A na to sobie nie mogę pozwolić. Kurde, jeszcze nie zdobyłem tego pola? Co jest? Czemu jeszcze nie? Chyba muszę tych podkapitanów zabić. Na gitara. Siadło. Ci już tam płaczą, ale dostaną w cirkę. Dobra. Mamy. Mamy to. Dobra. Otwierają nam się wrota. Lecimy. Tu chłopaków przywitamy pełną pięścią. Lecimy tu. Aha, tu jest za... No, otwórz mi te drzwi. Ty, on się chyba zbugował tam. Za tym... A to my teraz wbili do tego zamku, tak? Lecimy tu, bez gadania. Zdobywamy, idziemy zdobyć teraz tam. O, tu jest teraz ten. Co to jest? A to nie będzie ten, co miał takie włosy na byka postawione? Jakiś kotek? Kici, 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 kici. No się nie domyślają, że to jest Usopp? Serio? Oła, co on tak zaczął, kurde, tu świecić? Psu jajka. Dobra. Zwalmy tego. Tam widzę, że tam jest znak zapytania. Tam by było warto się przejść, bo to będzie coś odblokowane. Nie w tą stronę, ale dobra. Ten dostanie tam chyba. Nie dostanie. Z wilk, ty! Bo przed chwilą był jego postać, jak on mówi, ale to był wilk, nie? To wilk, no. Ty jak skacze? I on skoczył teraz. Gdzie on jest? Tu. Tam i tu skaczesz, chodź tu. Ty kiciaś, kiciuś. Dobra, teraz dostanie. Przy okazji zdobędę te pole. Nice. Siadło. Ale ja tam się na razie widzę nie dostanę, ja bym musiał... Nie, tam są wszystko pozamykane jest, więc... Musimy sobie odpuścić, widzę, ale tam ktoś poszedł tamtą stroną. Widzę. Jak on tam się dostał? Musimy teraz to pole zdobyć. O, to jest ten, kicia. Nie, co to jest? A, to będzie akcja Zoro, ten żyrafa, gdzie oni też mają tą efektowną walkę, nie? Zoro i ten... Ta Gierappa. Gierappa! Kurde, trochę odszedłem. A ciekawe, czy jak tu odpalę... Czy mi też siądzie, żeby pole odblokować?
powinno też chyba być, nie? Mi się tak wydaje. Jest nasze pole, dobra, to siadło, dobra, tego pokonajmy już do końca. Czemu ona się zaczyna świecić jak psujejka? Jeszcze dostanie pięścią, chyba że odskoczy, ale raczej nie. Dead no. Okej. Okay. Tam bym chciał się dostać, ale tam jest odblokowana bramka, dobra, to możemy tam iść. Idziemy tędy. Tu zdobądźmy to jeszcze po drodze. Zdobądźmy to. Dobra, siadło. Oj, tam robi, robi, cicho. Idę po ciebie. Idę. Ja idę, leza po ciebie, jak ci pizna w tą czapy. To więcej nie będziesz chciała denerwować Timu. Tam mam odblokowane, tam bym mógł się przejść. Przejdźmy tylko jeszcze tutaj, zdobądźmy ten to miejsce, tylko ich tu mało jest. Ty, jakie mięcho tam wisi. Pokaż sufit. Jakie mięcho tu wisi, jo cię sun. Ty, a ja wiem, a to jest chyba, ta mapa jest tylko powiększona. Jesteśmy tacy mali, żeby się poruszać, a to w kuchni teraz to jest. Jo, no, kuchnia. Zdobądźmy to i pójdźmy tam do tego znaka zapytania. Bo... chociaż nie wiem, czy nie zepsuję sobie, jeśli zdobędę ten punkt, to czy czasami nie ten... czy czasami nie będzie już dalsza fabuła i tam nie będzie trzeba już iść do tego znaka zapytania, więc... ale można zaryzykować. Co się dzieje? Ktoś tam, a ten Franklin dostaje wpytę. Trzeba by go ulepszyć, uleczyć. Gdzie on tu jest? On tutaj jest, dobra, masz. Bitka i dalej. A ja lecę do tego punktu. A ja lecę do tego punktu, co tam trzeba. Tam walczą, więc na razie im odpuszczę. Pójdę szybko do tego znaka zapytania, bo intryguje mnie. Do punktu nie pójdę. Tu szybko to zdobędę. Dobra. Sobie odblokowaliśmy. Idziemy do tego punktu. Szybko tutaj ktoś jest. Tu. I to tutaj jest to wejście, tak? Tutaj. Łe, ja poszedłem od razu pod fabułę główną, tak? Mogłem pierw tam pójść. Nie poszedłem tam. Mogłem tam od razu iść. Ale teraz strzały idą. Czy to może byłoby tylko takie? Nie, kurde, mógłbym iść tam jeszcze. Później dopiero do tego znaku zapytania. Dobra, dawaj, zmieniaj się i tłuczemy się po japach. Mam nadzieję, że chociaż 1/4 zdobędę życia jego. Tak dokładnie siadło. Aha, on już się przekształcił w tego byka. A tam zdobyty jest, więc tam po prostu tylko ktoś dostaje wpierdziel. Ja się nie przebiję, ja się nie przebiję! Człowieku, taki wpierdziel dostaniesz, że...
Ty kurde, skaczesz mi, tygrysie, ty. Tygrysie, ty! A, dostanie. A, panie. Jedna trzecia, dwie trzecie już zdobyte życia jego. O, sopsu? What? Nie dostał tego? Tak, my cofamy się nie w tą stronę, co trzeba. A nie, oni tam sami muszą dojść, dobra. Ja go zatrzymać mam, dobra, okej. Okay. No problem, my friend. O, Zoro przyszedł. Zoro skąd się tu pojawił? On się przebiera i po prostu inną postać przybiera ten osobson. Hehe. Ale dostał kiciuś. No. Możesz nie skakać, ja nie umiem tak ten. Dobra. Siąść i dostawać bęcki. Teraz. Możesz tak mi nie podskakiwać i robić? Gdzie on jest? Tam. Kamera, powiem wam, że ciężko jest trochę. Najgorsze w tej grze jest kamera, no. Ogarnąć kamerkę i wroga z tą kamerką. Się naprawdę lata strasznie. Kamera. No muszę pierw go pokonać, tak? Później wy dojdziecie dalej. Oho. Level drugi. Uwielbiam te walki w ten z tego One Piece'a, nie? Są genialne. Naprawdę. Ale on powinien wylecieć gdzieś tam w pioruny, nie? Chyba, że to jeszcze nie koniec z nim. Nie koniec walki z nim. Aha, teraz po nią lecimy. Aha, czyli to nie był koniec. Lecimy. Tylko tam jest zamknięte. O Boże, teraz tam koło, no nie. Dlaczego? Dlaczego gru mi tak robisz? Ty, gdzie jest to przejście? Tu też jest zamknięte. Ty, otworzyli teraz mi. No bo nie wytrzymam. Ara Franklin mi tam padnie, nie? Come on, biegnij szybciej. Teraz mi otworzyli. Teraz pójdę do tego kwadrycika. Czemu on tam na czerwono świeci? Go pewnie trzeba healnąć tylko, nie? Ale healnę go już, bo... Jakby go tu nie healnąć, jakby go healnąć, nie? Może się w końcu ruszy do przodu. Żyćko nazbierane. A kto tu potrzebuje heala? Dowiedzmy się. Są nasi. Usops. Unbelievable. Dobra, lecimy dalej. Nie ma na co czekać. Skrzyneczkę weźmy. Tak, gdzieś są wrogowie jeszcze, nie? Tutaj. O, dwóch stoi dzieci. Dobra, jeden. Drugiego. O, wow, ale buty dostałem. Dobra, weź. Spadaj na sztab.
Pięć na sztaf. Zero KO. No, unbelievable. Czemu wykrzyknik przy zero killsach? Robin została uwolniona, tak? Dobra. Lecimy, Robin! Teraz lecimy tamtego gnoja w tej masce śmiesznego rozwalić. Marynarka. On się... jakiegoś... ciulem się stał. Wow! Co się odrąbało teraz? Halo! Co się odwaliło teraz, nie? Wszyscy ten... wszystkie pola na czerwono się zrobiły. Ulala, ale co ja mam teraz zrobić? Ale teraz będzie gnój. O kurczaczki. Ale jaja teraz. Teraz to naprawdę jaja. U Jezu, was tu za dużo jest. Trochę sobie poczyścić, bo się strasznie porobiło teraz. Ale teraz killsów walło, wow. Teraz to był chyba miód, cud, malina, orzeszki. Otworzył mi bramę, dobra. Ja bym chciał iść teraz tam. Tu mamy pole. Jezus, ilu tu ich was jest? Ja pierdził, ile ich tu jest, nie? Straszne. Chciałem tam to zdobyć. Tam sobie poradzili. Co tutaj jest tutaj? Dzień dobry. Co tu macie? Nic. O nie, serio? Jak on padnie, to będę musiał od nowa grać? Proszę, oby nie. Trochę się napałowałem. Sanji, przeżyj, proszę cię, pokonał. Dwóch, trzech. Dobra, powinien sobie dać radę teraz, podchilnąć się. Albo czekać na mnie, na Hilo. Gdzieś schować się w bezpiecznym miejscu. O kurczaczki. Dobra, jest w bezpiecznym miejscu, co bądź, więc... mamy teraz... Dobra, mamy ten punkt. Lecimy dalej. Tu chłopaki przyszły. Franklin przyszedł. Co, kto tam jeszcze lata? Usopsu. Dobra, oni niech sobie tu latają, a my idziemy dalej, tak? Zoro tu widzę dobiega. I ten co tutaj? Sanji. Sanji, chodź, hilnę cię, hopie. Lecę tam, a ja jadę dalej. Na bitkę. Ty, chyba że ja tam mam dojść. Nie, ja tam mam iść. No to kichać tamte pola. Teraz. Szkoda tego czasu i w ogóle. Lecimy tam. No, dobra, Wiktorii. Ale co się dzieje? Wszyscy są bezpieczni? Tak. A gdzie jest cała reszta? Przed nami i w ogóle. Co się dzieje? A teraz zniszczono statek, nie? Ulala.
zniszczyli, no. O jednak. Dostaniemy nową łódź, czy coś takiego? Nie będzie? Co? Czy ten statek właśnie mówi? What? Ja co robicie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu. Dwóch, czterech, siedmiu, ośmiu. Jedna ptara już u nas jest. To z tą wężową. Z tą od węży to będzie dziewięciu. Nie, ja, nie, nie. Dobra, chciałem, żeby przydzieliło mi te pieniążki. Nie przydzieliło. Zapomniałem nadusić jest. Więc co, ludziska, to był właśnie... kolejny odcinek? No, z Wojny Piratów. Dokładnie, One Piece. Więc do zobaczenia, do następnego. Dzięki, że oglądaliście go, jeśli oglądaliście. Dzięki. Na razie, cześć. Do zobaczenia następnego.